tym wideo opowiem Ci, co masz robić, jak nie miałeś padaczki prawie 10 lat, ale dostałeś negatywne orzeczenie do pracy w charakterze operatora wózka widłowego, a żeby było śmieszniej, pracowałeś jako operator wózka widłowego za granicą bez żadnych problemów. Witam serdecznie, panie doktorze. Mój znajomy był dzisiaj na badaniach wstępnych do pracy na stanowisko operator wózka widłowego. W 2008 stwierdzono padaczkę nabytą wskutek upadku i wystąpił tylko jeden atak. Od tamtej pory leczy się u swojego specjalisty neurologa i zażywa leki. Brak ataków po dzień dzisiejszy. W 2014 zrobił uprawnienia na wózek widłowy i pracował do 2017 roku na tym stanowisku pracy za granicą. Teraz zjechał do Polski, poszedł oczywiście na badania wstępne i lekarz medycyny pracy oczywiście wydał mu negatywne orzeczenie. I mam pytanie, czy warto odwoływać się do Instytutu Medycyny Pracy i jakie mogą być tego konsekwencje? I czy jest duża szansa, aby rozpatrzenie tej sprawy wyszło pozytywnie? Z góry dziękuję za odpowiedź, z pozdrowieniami. Odpowiadając krótko na to pytanie, odwoływać się tutaj nie zaszkodzi, odwołanie jest bezpłatne. Ten pacjent ma dość długi okres beznapadowy, który warto był udokumentować jakimś stosownym zaświadczeniem od neurologa, tego prowadzącego, o którym tutaj widz wspominał, o ile tam się orientuje, ten neurolog przepisuje leki. Z drugiej strony, ta osoba bierze leki, więc naprawdę nie wiem, jak się będzie na to zapatrywał organ odwoławczy. Tak czy owak, naprawdę jestem bardzo ciekawy końcowego wyniku, ponieważ sprawa jest tutaj według mnie trochę uznaniowa. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak chcesz więcej takich filmików jako pierwszy widz, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. No, jeżeli chcesz obejrzeć inny film z tej dziedziny, to tutaj masz ten kwadracik. I do obejrzenia tego wideo Cię serdecznie zapraszam.